Siema ludzie, z tej strony Magnes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, mamy budżet 100 zł, dlatego teraz na Candy Po będziemy mogli sobie kupić naprawdę sporo rzeczy. Zaczniemy od gumy Donald, słuchajcie, bo jestem ciekawy tej gumy Donald, dlatego ją biorę. Dalej lecimy z tą Phantom, Sour Patcha tym razem weźmiemy też. Weźmiemy to, słuchajcie, na spokojnie, nawet jeszcze 50 zł nie ma. Słuchajcie, Phantom chyba jeszcze jedną, ale nie, na razie nie, na razie damy sobie to. I słuchajcie, mamy 49,61, całkiem fajny koszyk, ale jeszcze ta kola, która jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Takisy, Airheads, niebieska malina, bardzo lubię niebieską malinę. Tutaj mamy to, mamy tutaj, słuchajcie, zbliżamy się do końca, mamy 20 zł. Więc możemy sobie pozwolić na przykład jedną rzecz, ale taką droższą. Dlatego musimy chwilę to prześledzić. Co my tutaj możemy sobie dostać? Myślę, że pianka marshmallow. Pianka. Nie, przekroczyliśmy budżet. Słuchajcie, jest to trochę budżet ten za drogi. Znaczy za drogi, no kurde, przekroczyliśmy budżet o kilka groszy. Niestety nie mogę na to pozwolić. Więc szukamy dalej i myślę, że wziąłbym właśnie Nercy Rainbow. I mamy koszyk do 100 zł, 16 rzeczy. Zapłacimy dokładnie 99,74. Czyli tak, mamy tutaj gumę Donald, chipsy Hershey's. No, znaczy Her, nie Hershey's, przepraszam. Hers, napój ten Fanta, Sour Patches, Samyang, Brain Blasters, Airheads, Center Shock, kolejny Brain Blasters, Reese's, kola waniliowa, Takisy, Airheads, guma, kolejny Reese's, ciastka Oreo niebieskie, no i cukierki Nerds Rainbow. Ja myślę, że naprawdę dużo rzeczy i na pewno, kurczę, by mi to starczyło na jakieś 2 dni, powiem szczerze, bo bym to pewnie szybko zjadł. No ale słuchajcie, mamy koszyk, tak jak mówiłem, do 100 zł. No i słuchajcie, w kolejnym odcinku robimy już koszyk do 200, więc nam się kwota podwaja. I zobaczymy, co tam uda mi się wziąć.